Jestem lekarzem, dermatologiem, wenerologiem już wiele, wiele lat. Doktora zdobyłem właśnie z dermatologii i wenerologii. Pracuję generalnie z pacjentami, natomiast moja rola na uczelni bardziej jest rolą organizacyjną, to znaczy kieruję wydziałem lekarskim. Na pewno przedsięwzięcie jest duże, bardzo duże. Mimo że jeszcze nie jest za dużo studentów, ale powoli jest coraz więcej. No jest kwestia organizacji. Rok po roku musimy całe studia zorganizować, ułożyć dydaktycznie, organizacyjnie. Mam nadzieję, że nam się jakoś to udaje. Na szczęście tworzyłem w tej uczelni też Wydział Nauk o Zdrowiu. Początkowo były pielęgniarki, później fizjoterapeuci, ratownicy medyczni. I też to układałem, więc mam jakieś doświadczenie, mając już dość działalności dydaktycznej. Odchodząc z Wydziału Nauk o Zdrowiu, dałem słowo rektorowi ówczesnemu, profesorowi Zdzisławowi Dubieli, że jak będzie zgoda na kierunek lekarski, to wrócę. No i musiałem wrócić. Z jednej strony się cieszę oczywiście, bo jest to dużo obowiązków, ale na pewno jest ogromne wyzwanie. No i chciałbym, żebyśmy to zrobili jako cała uczelnia, cała społeczność dobrze, żeby kształcić dobrych lekarzy. To jest zupełnie przeorganizowanie uczelni. Po pierwsze jest to kierunek ogólnoakademicki. A do tej pory w uczelni mieliśmy kierunki praktyczne, gdzie inne były troszeczkę wymogi. To są studia sześcioletnie, jest ogromna liczba godzin, bardzo duże zaplecze potrzebne jest dydaktyczne i zaplecze kliniczne. Dużo z tym pracy, ale dajemy radę. Po pierwsze to, że nam się chce, tak? To jest ważne. I nam jako uczelni, i wykładowcom, i lekarzom przyszłości, którzy będą mieli zajęcia przy łóżku chorego ze studentami, bo jesteśmy głodni właśnie tego czegoś nowego, że chcemy kształcić medyków, profesjonalistów, humanistów. To jest na pewno moim zdaniem największy atut naszego wydziału i naszego kierunku. Oczywiście nie można zapominać o tym, że tworząc wszystko de novo, nasz sprzęt, wyposażenie, laboratoria jest nowe, nowoczesne. Bardzo się staramy wspomagać nauczanie o elementy, których nie ma, bo jest bardzo mało na innych uczelniach. Mamy stół wirtualny do anatomii, zajęcia na HoloLensach, prowadzimy pracownię preparatyki. Od pierwszego roku wprowadzamy kurs ultrasonografii, który trwa kolejne 5 lat i tak dalej, i tak dalej. Chcemy, żeby te studia troszeczkę się różniły, mimo tego, że oczywiście program musi być standardowy, musimy spełnić standardy, które narzuca nam ustawodawca, czyli określone ustawą i to musimy zrobić, ale też właśnie chcemy iść troszeczkę do przodu. No i chcemy, żeby student też poczuł się fajnie na tej medycynie, żeby wiedział, że oprócz tego, że się musi tutaj dużo uczyć, bo niestety musi się dużo uczyć, to też, że można fajnie i ciekawie spędzić czas. Przez to, że liczba studentów na roku nie jest taka wielka jak na dużych uczelniach publicznych, nie jest to 500-700 osób, więc nasi studenci mają kontakt z pacjentem tak naprawdę bardzo bezpośredni. Małe grupy studenckie, zajęcia, gdzie studenci będą odbywać kliniczne, to jest Szpital Wojewódzki w Elblągu, Szpital Miejski Świętego Jana Pawła II w Elblągu, to jest Szpital na Zaspie w Gdańsku, Szpital w Wejherowie, inne szpitale trójmiejskie i są to ośrodki, które do tej pory nie były ośrodkami akademickimi, natomiast mamy tam świetnych nauczycieli, świetnych lekarzy, którzy mają i doświadczenie dydaktyczne, akademickie i są profesjonalistami, więc myślę, że ta mieszanka dobrze rokuje. Teraz to troszeczkę inne czasy. Inaczej to wszystko było, kiedy ja kończyłem studia medyczne, gdzie się człowiek czegoś nie nauczył, to ciężko było gdzieś po książkach znaleźć i trzeba było w głowie te różne rzeczy mieć. Teraz jest łatwiej, bo dużo rzeczy można wyszukać na bieżąco. Kwestia dostępności do internetu, to nie o to chodzi, żeby lekarz przyjmował pacjenta i sprawdzał w internecie, natomiast wiemy, że chociażby, nie wiem, baza leków, którą bezpośrednio mamy w każdym programie komputerowym, z której lekarz korzysta, chcę, żeby studenci wiedzieli, co szukać, dlaczego tego szukają i jak tego szukać, żeby potrafili właśnie połączyć pewne fakty w swojej głowie. Bo nauczyć się można wiele rzeczy. Ja znam lekarzy, którzy cytują podręczniki na pamięć, a wcale nie są najlepszymi lekarzami. Na to uczulam i wykładowców prowadzących zajęcia ze studentami i rozmawiam ten temat ze studentami, żeby oni poczuli się w tym systemie ochrony zdrowia pewnie dzięki temu, że
będą spodziewali się, że potrafią logicznie kojarzyć fakty. To, co się tutaj my zasygnalizujemy, czego oni się gdzieś tam nauczą, że oni to w przyszłości na tyle dobrze połączą ze sobą, że będzie sukces dla pacjenta, no i automatycznie sukces zawodowy dla nich. Są pewne kanony, które też musimy przekazać i których musimy nauczyć. No bez anatomii, na przykład bez fizjologii, no student nic nie zrobi, chociażby nie wiem, jakie świetne metody dydaktyczne i osiągnięcia naukowe, z których korzystam. Połowę życia spędzam w uczelni, drugą połowę z pacjentami, pracując jako lekarz, niestety tak to trzeba powiedzieć. Oczywiście dla siebie czas też jest. Dużo czasu spędzam z rodziną, bo mam dwójkę dzieci dosyć jeszcze w wieku przedszkolnym, że tak powiem, więc chcąc nie chcąc muszę się zajmować tym i spędzać trochę czasu. Bardzo lubię sport i jako kibic oglądać. Jestem wiceprezesem Olimpii Elbląg na przykład, ale też aktywnie pływam, jeżdżę na nartach, także no jak jest czas, to na pewno trzeba korzystać i się resetować.